przyjmijcie prawdę, o której mówi Matka Boża w naszych orędziach, ponieważ wam, ukochani biskupi, grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jak jesteś masonem, to żyjesz cały czas w ekskomunice, w klątwie. Tak na niewielu na ziemi polskiej, ukochani biskupi, pozostało tych, którzy posłyszeli słowa Jezusa. Jest ich garstka. Kilka tysięcy, kilkanaście. W porywach kilkadziesiąt. Oni na ziemi polskiej pragną cudu dla siebie i dla was. Tysiące ludzi podjęło za was modlitwę, posty, margaretki, żertwy ofiarne. A wyście twardsi niż kowadła kowalskie.